Witajcie w nowej serii, w której zmierzę się z demonstracyjnymi wersjami wielu znanych gier lub po prostu będę przechodził niektóre z misji w znanych wam tytułach, pokrótce te gry omawiając. Zapraszam. Na pierwszy ogień pójdzie demo gry o poćwiartowanym gościu, czyli Rayman Legends. W dzieciństwie przesiadywałem przed drugą częścią tej gry z zapartym tchem, przechodząc kolejne misje. Po przejściu tej demówki mogę stwierdzić, że jest to najlepsza platformówka, w jaką grałem. Gra oferuje nam dużo zabawy i piękny kolorowy świat. Wszystkie elementy graficzne stworzone są na najwyższym poziomie. Pomimo upływu lat, gra ciągle zachowuje w sobie klimat z drugiej części i pozwala grającemu wczuć się w główną postać i atmosferę świata. Polega ona na bieganiu naszym radosnym bohaterem w lewo i w prawo, pokonując różne zagadki. Niektóre z nich są łatwe, ale niektóre wymagają dość długiego zastanowienia. Poziomy są bardzo zróżnicowane, dlatego w czasie gry nie ma mowy o nudzie. Jak to było w drugiej części, tak i tutaj możemy uwalniać niebieskie stworki, które potem dodają nam się do końcowych punktów. Gdy uwolnimy takiego niebieskiego jegomościa, w zamian daje on nam całusa w postaci serduszka, które podąża za nami w formie dodatkowego życia. Mechanika gry jest prosta do ogarnięcia, dzięki czemu mogą w nią grać nawet najmłodsi. W trakcie gry towarzyszy nam klimatyczna muzyka, która jest chyba najmocniejszym punktem tej gry. Niektóre z piosenek są znanymi kawałkami, przerobionymi tak, by pasowały do świata Raymana. Po przejściu poziomu czeka nas imprezka z naszymi niebieskimi koleżkami. Rayman Legends to gra dla całej rodziny i serdecznie polecam ją każdemu. Tymczasem zostawiam was z poziomem, który sprawi mi najwięcej frajdy i zabawy. Na razie, cześć!